to do what's right, we have to give up the thing we want the most. Every day, I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. This is my chance to prove myself. Anyone can wear the mask. But how you wear it, that's what matters. What's up, danger? Miles! Wanna get out of here? Oh! Win? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999-99. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter! Miles! Mayday! You have a baby? I have a baby. I'll take it from here. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saving every world. Send me home. I can't do that. I can do both! Spider-Man, always. Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. Miguel, this isn't what we talked about! You knew? You had no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. You know what? Me? And then I looked at my uncle and... Let me guess. He died? Przepraszam, że była taka kilkusekundowa przerwa na tym, dwusekundowa przerwa na tym screenie. Musiałem przełączyć głośnik, nagrywam ten filmik piąty raz, mam nadzieję, że się uda. Spider-Man Across the Spider-Verse będzie czymś naprawdę mocnym, co potwierdza najnowszy trailer. Jest tu do omówienia niewiele rzeczy, bo jedne albo zostają zagadką, albo są dość proste do omówienia. W sumie są tylko trzy rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Trailer zaczyna się bardzo ładnym montażem, gdzie widzimy stroj Spider-Manów Tobiego Maguire'a, Andrew Garfielda i Toma Hollanda. Na końcu też widzimy Milesa Moralesa. Pewnie chodzi o to w tym montażu, że Miles Morales jest innym Spider-Manem niż wszyscy Spider-Mani, którzy pojawili się na ekranie. Po pierwsze, nie jest Peterem Parkerem, nie? A po drugie, nie zdecydował sam o tym, że będzie bohaterem. Został tak jakby do tego przymuszony, na co zwracają uwagę twórcy w różnych rozmowach. No i co, to chyba tylko ładny montaż, ale ja tam naiwnie wierzę, że przynajmniej Spider-Man z MCU, czyli ten grany przez Toma Hollanda, pojawi się w tym filmie. Mam nadzieję też, że bohaterowie odwiedzą Marvel Cinematic Universe, co jest już bardziej prawdopodobne. Mamy też nawiązanie do filmu Spider-Man No Way Home. Spider-Man 2099 w tej scenie wspomina Doktora Strange'a i Spider-Mana z Ziemi 1999. Cóż, bo wyjaśnić to można tak, że Wszechświat Illuminati, pokazany w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, znumerował sobie Marvel Cinematic Universe jako 616, a Spider-Mani znumerowali go sobie jako 199999. Nic więcej do powiedzenia tu nie mam. Ta scena najbardziej mnie ruszyła w tym trailerze. Możliwe, że to jest retrospekcja. W końcu w pierwszym filmie mieliśmy powiedziane,
że we wszechświecie, z którego pochodzi Ghost Spider, Peter Parker zmarł i ona teraz ma poczucie winy, że to przez nią, nie? Przynajmniej ja tak odniosłem wrażenie. Oczywiście nie jest to powiedziane wprost. No i co? Moim zdaniem Peter Parker z jej ziemi to też był Spider-Man, ale możliwe, że to jest jakiś Spider-Man nowy. Raczej nie jest to Peter B. Parker, bo on biega w tym filmie w różowym szlafroku i z nosidełkiem dla dziecka. Spider-Man też to nie jest... Spider-Man Punk też to raczej nie jest, bo on jest rysowany takim zwykłym rysowaniem, nie takim animacja plus komiksowe rendery. No i kto to może być? Czy to jest retrospekcja? Czy jakiś nowy bohater? Dajcie znać w komentarzu. Niektóre ujęcia w tym trailerze to taka psychodela, że można ją wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Wariactwo multiversum. Coś takiego jak Dr. Strange i America Chavez latają po wszechświatach w Dr. Strange in the Multiverse of Madness. W ogóle dużo tu może być nawiązań do Spider-Man No Way Home i Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Kto wie, może nawet pojawi się Kang Zdobywca. Znaczy, no wiadomo, ja tak to znikłe nadzieje, ale no tego gościa można się wszędzie spodziewać. Tutaj mi się zatrzymało na takiej klatce z innym stylem rysowania i też bym chciał na to zwrócić uwagę. Zobaczcie, tutaj będą się przecinały normalne animacje i takie szkice koncepcyjne, coś jakby. Widzicie, tutaj są takie ramki, nie? Widać, że to nie jest do końca dokończone, nie? Ale to taka klatka jedna na milion. Milion klatek to nie jest tak dużo. Jak brzmi? Tak lajkom tłumaczenie. No i co by tu powiedzieć? Naprawdę ten film przepięknie wygląda. Raz w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Raz wygląda to normalnie. Raz widzimy takie rzeczy. Czekam na ten film całym serduchem. Bardziej nawet niż na Strażników Galaktyki 3. A na Strażników Galaktyki 3 czekam bardzo. Oj, bardzo. Mamy też tego legendarnego mema, jak Spider-Man się paluchami pokazują. Ten mem nigdy nie umrze. Tak słowem wstępu powiem jeszcze, co sądzę o tym trailerze. Znaczy, no, o tym trailerze, no ja już wiecie, że mi się bardzo podoba ten trailer. Mi się w ogóle wszystko bardzo podoba. Tak już ze mnie gość. Wszystko mi się podoba, ale nieważne. Chciałbym powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć o czymś, co chyba tylko mnie zastanawia, czyli o kategorii wiekowej tego filmu. Ostatni film dostał family friendly, ale takie mocno naciągane family friendly, dlatego na Disney Plus nie jest 6+, tylko 9+. A tutaj chyba nie unikną PG-13. I chyba tylko mnie to przejmuje. Ode mnie to na tyle. Trzymajcie się. Siema.